Kierowca samochodu marki Golf 3 Cabrio spłonął, uderzając w drzewo. Do wypadku doszło w dniu dzisiejszym około 2:46 na ulicy Jana Wejhera. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kierowca osobowego Golfa jechał z dość dużą prędkością. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że samochód zapalił się od uderzenia w drzewo. Kierowca pozostał na miejscu w samochodzie. Jakie czynności należały do straży pożarnej po przybyciu na miejsce? Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i gaszenie pojazdu. Dwaj mężczyźni, którzy akurat byli w pobliżu, widząc palący się pojazd, natychmiast ruszyli na pomoc. W pewnym momencie usłyszeliśmy pisk i huk. Jednak zerwaliśmy się i przybiliśmy tutaj. Kolega biegł, ja w drodze już biegnąc tutaj 12:12, wzywając pomoc. Jak dobiegliśmy, to zobaczyliśmy w samochodzie palący. Kolega nagle otworzył drzwi i zobaczył, że osoba tam siedzi. No i odeszliśmy na bok, patrząc na własne bezpieczeństwo i czekaliśmy na pomoc policji i straży pożarnej.